Urosło naokoło niego wiele mitów. Niektórzy uważają, że powinno być obfite, inni, że lekkie. Jedni wolą na słodko, inni na słono. A ja uważam, że powinno być zdrowo, kolorowo, pysznie i że na śniadanie, bo o śniadaniu będziemy dzisiaj mówić, powinniście jeść dużo superfoodów. Jak byłam mała, to codziennie na śniadanie jadłam płatki na mleku. A tak naprawdę same płatki, bo ja nigdy nie lubiłam mleka krowiego i jego dzisiaj też nie użyjemy. Natomiast na bazie mleka kokosowego przygotujemy komosiankę. Jak ją przygotować? Oj, to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Wsypujemy komosę ryżową do garnka i zalewamy mlekiem. Możecie użyć mleka krowiego, ryżowego, owsianego, migdałowego, nerkowców. Tutaj macie zupełnie pełną dowolność. Gotujemy to na małym ogniu. Komosa powinna się gotować 7, 8, 10 minut. I dodajemy do niej łyżeczkę zdrowia, czyli super mix. Ja go lubię z wielu powodów. Ma piękny kolor i on jest w stanie zaczarować danie. Ma super wartości odżywcze, ale jego smak dodaje każdemu daniu takiego charakteru. Najlepiej moim zdaniem sprawdza się właśnie w koktajlach i w śniadaniach typu jaglanka, owsianka, komosianka. Także łyżeczka zdrowia do garnka. Wszystko mieszamy. To jest oczywiście wspaniała złota kurkuma. I skoro już wspomniałam o kolorze złotym, to komosa ryżowa jest zwana złotem Inków. Wywodzi się z Ameryki Południowej i to jest trochę zboże, trochę niezboże, trochę ryż, trochę nie ryż, czy coś z w ogóle innej kategorii. Ja to absolutnie uwielbiam. Doskonale odnajduje się zarówno w daniach wytrawnych, jak i w daniach słodkich. Nie wymaga tak naprawdę żadnych umiejętności kulinarnych. Wystarczy wrzucić do wody, zalać płynem, poczekać kilka minut i jest gotowe. Gotujemy do momentu, aż ta komosa ryżowa zamieni się w takie małe sprężynki. Ale to pokażę Wam później, bo w czasie, kiedy komosa ryżowa będzie się gotowała, ja przygotuję pyszny, złoto-pomarańczowy koktajl. Więc dobra, zaczynamy od obrania pomarańczy. Możecie też nie używać pomarańczy, tylko samych mandarynek. I teraz do kielicha. Starta marchewka. Mandarynka. Dodam moją ulubioną, ale pewnie wkrótce też Waszą ulubioną mieszankę, czyli super mix. O, łyżeczka. Wspaniale. I czy tu już mam wszystko, co chciałam mieć? Wydaje mi się, że tak. Teraz macie wybór. Woda, mleko od krowy, bo mleko roślinne. Ja już mam takie kokosowe, więc tego użyję. Dodam jeszcze łyżeczkę baobabu, który jest naturalnym prebiotykiem. Też lubię jego smak. Patrzcie, jaka piękna łyżeczka. I teraz to wszystko blendujemy, miksujemy i trzymamy kciuki, żeby blender sobie poradził. Ale piękny. Ja zaraz się przekonam, jaki pyszny. Pomarańczowy, gładki, zdrowy. Ale zanim przejdę do konsumpcji, sprawdzę, co słychać tutaj w garnku. Spójrzcie. Komosianka. Można zauważyć takie niewielkie sprężynki. I przekładamy ją do miski. Bierzemy miechunkę, moją ukochaną. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że to mój chyba ulubiony superfood. I bierzemy też goję. Dosypuję. Pięknie. Bierzemy też orzeszki, możemy je posiekać, a nie musimy. Dodajemy jeszcze łyżeczkę masła orzechowego. Ach, uwielbiam dodać jeszcze orzeszki. I żebyśmy jeszcze się troszkę uspokoili, to dodałam kilka listków melisy. Może być też mięta. To jest komosianka, a to jest koktajl. Uwielbiam. Pyszny. Koktajl jest wyśmienity i podobnie jest z komosianką. Zapraszam Was do wykorzystania tych przepisów oraz innych przepisów na zdrowe i smaczne posiłki na cały dzień. Polecam Ania Starmach. A tak naprawdę jadłam same platki. Platki jadłam same. A tak naprawdę jadłam same platki. Mamy super wersję. Same platki jadłam.